Tak się stało, że zostałem tutaj zaproszony do Państwa w związku z nowymi ustaleniami dotyczącymi katastrofy smoleńskiej. Ja pamiętam, że jak ponad rok temu ukazała się moja książka, którą tutaj Państwo widzicie, Zamach w Smoleńsku, to spadły na mnie gromy ze strony całego salonu i całej tej tak zwanej sekty pancernej Brzozy. Wszyscy się pukali po głowie i mówili: zamach, jaki zamach? Tutaj facet wymyśla, że Rosjanie ciała pomylili w trumnach, że jakieś bomby wybuchały, no w ogóle wariat. No, proszę Państwa, minęło półtora roku. Nawet prokuratura, na którą tak chętnie powoływali się wcześniej wszyscy moi oponenci, stwierdziła, że rzeczywiście w tych trumnach spoczywały nie te zwłoki, co miały tam być. Zresztą nie dalej jak dzisiaj potwierdzono, że w kolejne ekshumacje potwierdziły kolejne zamiany ciał, bo księdza rektora UKSW pochowano w trumnie kolegii, a nie w trumnie właściwej. No, kolejni eksperci Antoniego Macierewicza potwierdzają, że samolot uległ dezintegracji w wyniku wybuchu, a nie zderzenia z brzozą pancerną. Zresztą te brzozy pancerne, jak Państwo wiecie, też taki nieznany był do 2010 roku gatunek w biologii. Dopiero po 10 kwietnia naukowcy, prawda, odkryli, że takie coś jak pancerna brzoza istnieje, o którą się samoloty rozbijają, akurat te, które lecą wioząc polską delegację. Także no, dzisiaj po prawie już 2 latach od momentu, kiedy moja książka ukazała się na rynku, mogę powiedzieć z radością, z satysfakcją, chociaż jest to gorzka satysfakcja, że miałem rację, że rzeczywiście coraz więcej tropów wskazuje na to, że cała ta wersja, którą naskarmiono od kwietnia 2010 roku dotycząca katastrofy smoleńskiej, jest wersją no, wyssaną z palca, obliczoną na to, że jak to mawiał jeden z posłów, ciemny lud wszystko kupi. Także dzisiaj, kiedy się spotykam z Państwem, to mam z jednej strony no, jakieś takie poczucie gorzkiej satysfakcji, że to, co napisałem, zaczęło się potwierdzać. A z drugiej strony no, trudno mówić o satysfakcji, kiedy przez sprawę smoleńską widzimy jak na dłoni, co się dzieje z państwem polskim. No, widzimy, jak funkcjonuje państwo polskie, widzimy, kto rządzi państwem polskim. Widzimy tak naprawdę katastrofalny stan polskiego państwa w każdym obszarze jego funkcjonowania. No, jak działa prokuratura, to właśnie widzimy przy okazji katastrofy smoleńskiej. To myślę, że tutaj tego nie trzeba szerzej komentować. Jak działają służby specjalne, to też widzimy przy każdej możliwej okazji. Jak działają takie instytucje, prawda, jak służba zdrowia, czy wojsko, czy policja, to Państwo sami wiecie ze swojego doświadczenia. No, katastrofa smoleńska to jest takie wydarzenie, które pokazuje w zasadzie przez takie szkło powiększające, jak funkcjonuje każdy aspekt naszego państwa. Moim zdaniem funkcjonuje źle i muszę Państwu powiedzieć, że gdybym miał no, rok temu, gdyby ktoś mi powiedział, że ja nie wydam tej książki, ale to wszystko się nie potwierdzi, że okaże się, że ja nie miałem racji, to ja bardzo chciałbym, żeby się okazało, że ja nie miałem racji, że prezydent nie został zamordowany, że nasze służby, nasze państwo działa nie tak źle, jak widzimy, tylko że to jest jakiś, prawda, spisek obliczony na to, żeby wizerunek polskiego państwa psuć w oczach wszystkich naszych sąsiadów. No, wiele bym za to dał, proszę Państwa, ale niestety z każdym w zasadzie dniem utwierdzam się w przekonaniu, że no, jakkolwiek napisałem prawdę, to jednak ta prawda jest jeszcze szersza, jeszcze głębsza, jeszcze więcej rzeczy wskazuje na to, że nasze państwo jest teraz sparaliżowane, niż wydawało się czy mnie, czy wszystkim tutaj obecnym państwu pewnie półtora roku temu. No, żyje dzisiaj cała Polska historią zatrzymania tego niedoszłego terrorysty z Krakowa. Zauważcie Państwo bardzo ciekawą rzecz, mianowicie tego faceta zatrzymano 9 listopada, a informacje o tym podano 20 listopada. Co się wydarzyło w międzyczasie? No w międzyczasie miał miejsce Marsz Niepodległości, w którym polska policja wzorem służby bezpieczeństwa i milicji z czasów PRL-u no, dopuściła się prowokacji i przemocy wobec ludzi maszerujących i manifestujących swoje przywiązanie, swoją miłość do Polski. A następnie dzień czy 2 dni później no, 2 kluby parlamentarne wystąpiły z inicjatywą delegalizacji
no, prawicowych ugrupowań, które współorganizowały ten Marsz Niepodległości. No, dzisiaj się dowiedziałem, słuchając radia, że ten człowiek, który został aresztowany za przygotowywanie zamachu terrorystycznego na Sejm i prezydenta, już przyznał się do skłonności politycznych, które idą w stronę jednej partii, jako do jakiej to państwo się pewnie domyślacie. Także wygląda mi to od samego początku do samego końca na prowokację szytą tak grubymi nićmi, że o takiej prowokacji jeszcze w dziejach świata nie słyszałem, tym bardziej, że dzisiaj do mojej redakcji wpłynął e-mail od czytelnika, w którym czytelnik stwierdził, że ten terrorysta, zanim został zatrzymany, to prowadził bloga w internecie, gdzie to wszystko opisywał. Także proszę Państwa, jest to po prostu tak kuriozalna kompletnie historia, że tak naprawdę no, ciężko w to wszystko wierzyć, że gdyby to się nie działo na początku, na naszych oczach, to ja bym doszedł do wniosku, że ktoś opowiada jakąś bajkę, wymyślił sobie fajny scenariusz i nic, tylko nakręcić na ten temat film. Natomiast proszę Państwa, historia katastrofy smoleńskiej i tego, co się działo po katastrofie smoleńskiej, no, wygląda znacznie bardziej sensacyjnie, myślę, niż jakikolwiek film kiedykolwiek wyglądał. I wiele jest tam wątków niewyjaśnionych. Ja jako pierwszy półtora roku temu zwróciłem uwagę na taką dziwną, na taki dziwny wątek, który do tej pory nie został wyjaśniony. Mianowicie półtorej godziny przed odlotem prezydenta Kaczyńskiego do Smoleńska w internecie pojawiło się przemówienie żałobne Bronisława Komorowskiego, który już omówił o tym, że prezydent zginął i że łączmy się w bólu i tak dalej. Ja nie dość, że zwróciłem na to uwagę i jako pierwszy to opisałem, to jeszcze stwierdziłem, że to wskazuje na to, że ktoś, znaczy na pewno pan prezydent Komorowski nie pisał sam tego przemówienia, bo tam nie ma żadnego błędu ortograficznego, prawda? Tam to przemówienie wskazuje, że autor, który to faktycznie pisał, no, na pewno może się chwalić lepszymi kwalifikacjami intelektualnymi niż pan prezydent Komorowski, co do tego nie ma dwóch zdań. Jest to wątek, którego prokuratura nie wyjaśniała, nawet się nim nie próbowała zająć. Potem oczywiście tłumaczono, że to był błąd w systemie, w internecie, że ktoś zamieszczając wpisał złą datę. Natomiast ciekawe jest też to, że to nie był jedyny taki komunikat, bo na 2 minuty przed oficjalną datą katastrofy jeszcze się informacja o katastrofie pojawiła na portalu Gazety Wyborczej, czyli mamy już 2 przypadki, prawda, związane ze środowiskami, które na tej katastrofie no, mniej czy bardziej skorzystały, prawda. Jest też teraz bardzo ciekawy wątek katastrofy smoleńskiej, który ja osobiście badam, który zaczyna mi się potwierdzać, natomiast no, muszę go jeszcze do końca zdokumentować, to znaczy chodzi o bardzo wpływowego polskiego polityka, który według mojej wiedzy przyjął pieniądze od jednego ze sponsorów Władimira Putina właśnie za swoją rolę, jaką odegrał w katastrofie smoleńskiej. Może mi się to uda opublikować w następnej książce w przyszłym roku, jeżeli uda mi się to jakoś udowodnić. Także no, historia smoleńska, śledztwa smoleńskiego, jak i wydarzeń głośnych związanych z tą katastrofą, tajemniczych samobójstw, jest niezwykle historią ciekawą, ale też historią bolesną i dramatyczną, bo ona pokazuje, kto tak naprawdę rządzi Polską i czyje interesy reprezentuje ta grupa wpływowa, która nazywa się teraz władzą. Ja uważam, że faktyczne ośrodki władzy w Polsce leżą daleko poza organami konstytucyjnymi, to znaczy w kancelarii prezydenta najważniejszą osobą nie jest pan Komorowski, tylko pan generał Dukaczewski, że no niby jest jakaś postać, która swoją twarzą firmuje działanie konkretne, na konkretnym obszarze Polski, ale jakby tak się temu przyjrzeć, a przecież ja się temu wszystkiemu przyglądam od wielu lat, to okazuje się, że no, ten facet jest, wygląda, w mediach się uśmiecha, coś tam czasem powie, ale nie jest w stanie podejmować żadnych decyzji. Takim przykładem takiego decyzyjnego paraliżu jest na przykład pan minister Arłukowicz, który no, niby kieruje resortem, ale nic nie może zrobić. Decyzje dotyczące leków, wszystkie inne decyzje tak naprawdę kluczowe dla funkcjonowania służby zdrowia podejmuje za niego kto inny. No tu chłopak sobie siedzi w tym ministerstwie, pensję bierze, nie bardzo wiadomo co on ma robić. No, wojsko, proszę Państwa, dokładnie ten sam paraliż, afera za aferą, korupcja za korupcją, skandal za skandalem. Siła i sprawność polskiej armii jest taka, że
Ostatnio były wiceminister obrony, pan Szeremietiew, stwierdził, że do zrobienia w Polsce zamachu stanu to już jeden batalion żołnierzy wystarczy. Batalion to jest 800 osób, więc rzeczywiście niedługo. No ja jak zajmowałem się, jak zbierałem materiały do książki na temat katastrofy smoleńskiej, to wówczas no, każdy jakby aspekt funkcjonowania państwa gdzieś tam się pojawiał, także wojsko. No w końcu 36. Specpułk lotniczy podlegał wojsku i jak zacząłem badać wszystkie te dziwne wydarzenia związane z funkcjonowaniem 36. Pułku Lotniczego, to okazało się, że to jest tak jak znowu, jak przez szkło powiększające widzieć cały MON, czyli cały ten bałagan, całe to nieprawdopodobne dziadostwo, które funkcjonuje w naszych siłach zbrojnych. Ja doszedłem do wniosku po tym, jak przez kilka tygodni właśnie, poczynając od badania kondycji 36. Pułku, a przyglądając się szerzej właśnie funkcjonowaniu całego resortu obrony, doszedłem do wniosku, że tak naprawdę gdyby nas Rosjanie zaatakowali, to zanim ktokolwiek w Warszawie by się o tym dowiedział, to Rosjanie już by doszli do Poznania. No, najlepszym takim przykładem, dowodem tego jest to, że jeszcze o godzinie 8.52 10 kwietnia dyżurni w Centrum Operacji Powietrznych w Polsce szukali lotniska zapasowego dla prezydenta, gdy już media mówiły od minuty, że prezydent zginął. No, wojskowi się dowiedzieli o tym jako ostatni, prawda? Więc to też o czymś świadczy. Także, proszę Państwa, sytuacja, no, w jakiej przyszło nam się dzisiaj spotkać, sytuacja Polski, no, nie jest optymistyczna, mówiąc najdelikatniej, no bo z jednej strony nie ma woli politycznej w celu wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, co widać. Z drugiej strony trwa zakrojona na szeroką skalę walka ze wszystkimi i z tradycją polską, i z religią polską, i w ogóle z polskością. No, zachęcę Państwa jeszcze do zakupu kilku książek, które osobiście napisałem, które no, mówią o tym, jaka jest, może nie w całości, ale przynajmniej przybliżają nas do znalezienia odpowiedzi na to pytanie, kto naprawdę rządzi Polską. To jest oczywiście książka Zamach w Smoleńsku. Jest też książka, którą wydałem pół roku temu, dotycząca działań PRL-u przeciwko Janowi Pawłowi II, i która opisuje całą agenturę komunistyczną istniejącą wokół niego. Tam jest między innymi bardzo szczegółowo opisana postać pana Tomasza Turowskiego, znanego zresztą Państwu z katastrofy smoleńskiej. Jest to człowiek mający jeszcze bogatszy, negatywnie oczywiście, życiorys niż na początku słyszeliśmy. Jest też mój nowy, najnowsze dzieło, czyli książka Media wobec bezpieki, mówiąca o uwikłaniu dziennikarzy we współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, ale nie tylko, dlatego że w tej książce jako pierwszy ujawniłem też współpracę części wpływowych dziennikarzy z wojskowymi służbami informacyjnymi i służbami już po 90 roku. No i jakbyście Państwo sobie poszukali w pamięci tych nazwisk dziennikarzy, którzy się najbardziej zaangażowali w lansowanie jedynie słusznej wersji katastrofy smoleńskiej, to w mojej książce o mediach, no, życiorysy, drugie, te mniej chwalebne życiorysy tych ludzi są opisane. No i zachęcam też Państwa do zakupu książki Imperium Marnotrawstwa, którą rok temu wydałem i która ma teraz swoje drugie wydanie. Ona opowiada o tym, w jaki sposób rozkradziono polski majątek narodowy po 1989 roku i w jaki sposób teraz kradnie się i marnuje pieniądze podatników. Także tyle tytułem wstępu. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, a pewnie macie, to zachęcam. Jeszcze jeżeli Państwo pozwolicie, to zanim przejdziemy do pytań, to puszczę tutaj wśród Państwa skarbonkę, kto z Państwa ma ochotę dołożyć się na zwrot za paliwo i dalsze badania dziennikarskie, to serdecznie zachęcam i poproszę o pytania. Do takich niesamowitych informacji, jak Pan to zrobił? No, proszę Państwa, Pan przełożenie ze strony zawodu, czy powiedzmy tej wiedzy takiej? No, proszę Państwa, ja się dziennikarstwem zajmuję już od wielu lat akurat. Zacząłem dość młodo, bo przez przypadek, mając lat 17, i wiadomo, że z czasem, z wiekiem, z postępem zajmowałem się coraz poważniejszymi tematami. No, każdy dziennikarz jakimikolwiek tematami by się nie zajmował, to dla niego najważniejsze są źródła informacji, ponieważ ja się zajmowałem, w zasadzie zacząłem się zajmować dziennikarstwem śledczym w 2005 roku. Wtedy udawało mi się nawiązać bardzo wiele ciekawych kontaktów, które potem procentowały
No, jedni ludzie poznawali mnie z drugimi, różni ludzie udostępniali mi rozmaite dokumenty, rozmaitą wiedzę, także no, można powiedzieć, że od 2005-2006 roku no, zaliczałem się raczej do tych osób lepiej poinformowanych w Polsce niż gorzej. I proszę Państwa, akurat kiedy się dowiedziałem, że jak dowiedziałem się, tak jak każdy z Państwa, 10 kwietnia przed południem o tym, co się wydarzyło w Smoleńsku, to nie miałem wątpliwości, że moim dziennikarskim, obywatelskim też, ale przede wszystkim dziennikarskim obowiązkiem jest poszukać prawdy o tym, co wydarzyło się tamtego dnia w Smoleńsku. I zacząłem szukać tej wiedzy wszędzie, gdzie myślałem, że chociaż cząstkę tej wiedzy znajdę. No, spotykałem się z politykami, z ludźmi z otoczenia Lecha Kaczyńskiego, z ludźmi, którzy byli na miejscu w Smoleńsku, z policjantami, z prokuratorami, z funkcjonariuszami, czy byłymi, czy czynnymi służb specjalnych. Wiele osób też, które no, w jakiś sposób są związane z tą tragedią, zgodziły się ze mną rozmawiać oficjalnie. Jarosław Kaczyński udzielił mi bardzo obszernego wywiadu. Pamiętam, że rozmowa zaplanowana na 15 czy 20 minut trwała ponad półtorej godziny. Zresztą najciekawsze fragmenty tej rozmowy ja zamieściłem w książce. One są bardzo takie dramatyczne, bardzo wzruszające, bardzo powiedziałbym takie osobiste. Nawet jak pan Kaczyński opowiadał mi, jak w jaki sposób został potraktowany przez Rosjan na lotnisku, jak identyfikował zwłoki swojego brata. No, to były takie relacje częściowo z pierwszych rąk, a częściowo no, od ekspertów, od ludzi, którzy mówię, mieli jakąkolwiek cząstkę wiedzy dotyczącą tego, co się wydarzyło. Takim przełomem w zasadzie w moich badaniach katastrofy był dzień, kiedy wpadły mi w ręce ekspertyzy profesora Dakowskiego, to jest światowej sławy polski fizyk, który nomen omen zajmuje się prawami pędu, czyli akurat no, do tej dziedziny nadawał się jak znalazł. I on sporządził wielostronicową ekspertyzę dla prokuratury, w której udowadniał punkt po punkcie, że przy pomocy tylko i wyłącznie praw fizyki, nie bawiąc się w politykę, że tak naprawdę z punktu widzenia praw fizyki ten scenariusz, o którym mówi Tatiana Anodina i jej ludzie, jest niemożliwy, dlatego że jak się samolot rozbija, prawda, wskutek uderzenia w ziemię, to blacha się wgina do środka, a tam było widać wygięcia blachy na drugą stronę. Dokładnie to samo. Wiele miesięcy później potwierdził profesor Binienda i pan profesor Nowaczek. No, jakby dochodząc do dokładnie tych samych wniosków tymi czy innymi metodami naukowymi, czyli I tak to w dużym skrócie było. No, ja rzeczywiście odbyłem no, grubo ponad 100 spotkań, jakby zgłębiając temat katastrofy smoleńskiej. No też były to takie działania, no, można powiedzieć, nie dla każdego akceptowalne prawnie, bo ja uzyskałem też dostęp, wgląd do akt śledztwa prowadzonego przez prokuraturę. Udało mi się nawet uzyskać kopię wielu dokumentów, no wiadomo, że w pracy dziennikarskiej no to jest to rzecz częsta, typowa, że dziennikarze często mają do tego dostęp. Myślę, że gdyby osoba postronna namawiała kogoś, żeby udostępnił jej tajne akta śledztwa, no mogłaby się liczyć z konsekwencjami karnymi. Dziennikarze na szczęście jeszcze tego ryzyka nie mają. Więc tak to było. No, przejechałem wiele tysięcy kilometrów. Odbyłem grubo ponad 100 spotkań i przeczytałem co najmniej kilka książek, dziesiątki ekspertyz, setki relacji. Potem to wszystko weryfikowałem, bo przecież wiadomo, że 10 kwietnia została też uruchomiona gigantyczna machina dezinformacji. Trzeba było oddzielić informacje prawdziwe od albo konfabulacji, albo od celowych kłamstw. No więc była to praca, która zajęła mi wiele miesięcy, bo zamach w Smoleńsku miał miejsce 10 kwietnia 2010 roku, a moja książka wyszła 15 marca 2011 roku. Także no, prawie 11 miesięcy się zajmowałem tym tematem. Proszę bardzo. Jeśli nie wiem, czy odpowiedziałem dość precyzyjnie. Proszę bardzo. Jeśli chodzi o wydarzenia z ostatnich tygodni, to, co się ukazało w Rzeczypospolitej na temat profilu znalezionego przy rządami, no, które wiele agencji bezpieczeństwa w różnych krajach kwestionuje, że to są jakby przyrządy nieomylne. I potem jakby dodatkowe badanie na samolocie, który jeszcze istnieje, który ma być sprzedany, bliźniaku Tupolewa, który się robi, że niby w tym samolocie dokładnie takie same odczyty nastąpiły. Jak
My się do tego mamy ustępować. Jak po prostu, co też stało się z tymi dziennikarzami? Dlaczego z nimi w ten sposób postąpiono, skoro jakby decyzja została wcześniej podjęta przez władze gazety i wyrażono zgodę na to, że żeby to się ukazało, było sprawdzone, co raczej nie mam wątpliwości. I potem ta nieścisła wypowiedź prokuratury właśnie na temat odczytu tych urządzeń. Jak się do tego całego po prostu odnieść? Proszę Państwa, nie chciał komentować wydarzeń, decyzji w innej redakcji, bo to myślę, że nie wypada. Natomiast komunikat prokuratury był dość dziwny. Ja muszę przyznać, że jedna rzecz, która mnie tam pozytywnie zaskoczyła na tej konferencji, to to, że prokuratorzy nie przyszli ubrani w mundury. To znaczy, no, szczęściem w nieszczęściu jest to, że przy okazji nie splamili honoru munduru polskiego żołnierza. No, za to należy się im jakaś część szacunku. Natomiast no, słuchając tej konferencji, jak i słuchając i tej relacji, i czytając informacje, które się później pojawiły, na przykład takie, że prowadzący sprawę prokurator zabronił pod rygorem odpowiedzialności karnej technikom informować, przekazywać jakiekolwiek informacje, no to świadczy o czyjejś złej woli. Z tego, co ja oczywiście nie wierzę tej prokuraturze, to jest jasne, ja z nią kilka razy miałem do czynienia przy okazji tego śledztwa, kiedy najpierw mnie wzywano na przesłuchania, a potem potraktowano w sposób taki, powiedziałbym, budzący raczej politowanie. Pamiętam, że przesłuchiwała mnie taka dziewczynka młodsza ode mnie w stopniu chyba majora czy podpułkownika, już nie pamiętam, kompletnie nie mająca w ogóle pojęcia o tym, co się dzieje. I pyta mnie, czy ja byłem świadkiem rozmów prezydenta Miedwiediewa i premiera Putina z kimkolwiek na temat planów zabójstwa Lecha Kaczyńskiego. No jest taki protokół, w którym ja się do tego punktu jakby precyzyjnie odnosiłem, także dla ewentualnych wnuków i potomnych zostanie jako dowód kompetencji, wrażliwości i jakby merytorycznego przygotowania naszej prokuratury. Więc po pierwszym takim przesłuchaniu, a były dwa, no to ciężko było mi mieć cień zaufania do polskiej prokuratury. Natomiast ja myślę, że cała ta historia z Rzeczpospolitą miała tak naprawdę na celu skompromitowanie Kaczyńskiego, bo zwróćcie Państwo uwagę, że konferencja prasowa prokuratury najpierw była zaplanowana na 11:00, potem ją przeniesiono na 13:00 i potem ją jeszcze raz przeniesiono. I co się, dokładnie, bo co się wcześniej wydarzyło? No, Kaczyński eksplodował przed na oczach kamer mediów i kiedy potem prokuratura to zdementowała, to spadki natychmiast wzrosły notowania dla Platformy, a spadły notowania dla PiSu. No i jaki był z tego wniosek? No wniosek był z tego taki, jaki dokładnie Donald Tusk chciał wysnuć, czyli pokazać Polakom, słuchajcie, musicie na nas głosować, bo jak nie, to wariaci smoleńscy dojdą do władzy. Z Hajdarowiczem się po coś w nocy spotykali. Przypomnijmy, że wspólnikiem pana Hajdarowicza w interesach jest były zastępca szefa WSI, no to też o czymś mówi. Proszę bardzo. Jeszcze chodzi o sprawę z pana Turowskiego. I chodzi też o sprawę też innej osoby, którą przedtem bardzo oskarżano o współpracę. Chodzi o ojca Hejmo. Czy właśnie, ja się zastanawiam od dłuższego czasu, czy właśnie ojciec Hejmo nie był ofiarą, która miała odwrócić uwagę od innych groźniejszej agentury, która siedziała w Watykanie. Znaczy, częściowo ma pan rację, jeśli chodzi o sprawę ojca Hejmo. Ja ją w tej książce dokładnie opisałem, także liczę, zachęcam pana do lektury. Natomiast on na pewno był współpracownikiem i informatorem wywiadu, co do tego nie ma wątpliwości. Książkę grubą, na którą napisał pan, no, historyk. Sęcki. Nie, Hindus. Peter Reina. Natomiast on był niewątpliwie też o tyle ofiarą, że w 2005 roku ujawniono jego, a nie ujawniono poważniejszej agentury. No, ojciec Hejmo rzeczywiście był dość płodnym agentem. Dla mnie ta jego działalność donosicielska jest moralnie jednoznaczna, jednoznacznie negatywna, mimo ja oczywiście nie wierzę w tą jego linię obrony, to opowiada głupoty oczywiście, natomiast faktycznie ujawniając jego, nie ujawniono przy okazji tej agentury znacznie groźniejszej. Ja w swojej książce ujawniam całą, mnie się w tej książce nie udało ujawnić tylko jednego agenta, bardzo do dzisiaj wpływowego w polskim kościele, tylko dlatego, że jego materiały są w zbiorze zastrzeżonym.
Natomiast wszystkich pozostałych udało mi się na szczęście w tej książce ujawnić. I paradoks polega na tym, że to są ludzie i z różnych sfer, i z różnych środowisk, i ludzie, no, których tak na pierwszy rzut oka nie podejrzewalibyśmy o to, że mogą donosić, świadomie i dobrowolnie donosić na taką osobę, jaką był Jan Paweł II. Ja nie mówię tylko o księżach, bo przecież jest taka tendencja teraz, żeby lustrację prowadzić tylko w kościele. Ja oczywiście popieram ideę lustracji jako takiej, natomiast proszę Państwa, wśród ludzi, którzy się skalali współpracą i to taką bardzo haniebną, można powiedzieć, no bo historia zna też jedną współpracę i współpracę. To był na przykład Dominik Morawski, dziennikarz Rzeczpospolitej, wieloletni specjalista od spraw Kościoła, który był przecież podobnie jak pan Turowski nielegałem, prawda? Był jedną z osób, które inwigilowały papieża, był pan Gromosław Czempiński, który później był szefem UOP-u przez wiele lat. Ja w ogóle jak porównałem kariery wszystkich tych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy inwigilowali Jana Pawła II, jak porównałem, jak przyjrzałem się temu, jak wyglądały ich kariery po roku 89, to doszedłem do wniosku, że struktury polskich służb specjalnych po 90 roku w tej rzekomo demokratycznej, wolnej, niepodległej i zacnej Polsce tworzono właśnie głównie w oparciu o ludzi, którzy się zajmowali wcześniej szpiegowaniem papieża, bo przecież szpiegowaniem papieża zajmował się też generał Jasik, wieloletni szef wywiadu. Szpiegowaniem papieża przez kilkanaście lat zajmował się pan generał Sarewicz, który był bardzo wysoko w strukturach polskiego wywiadu aż do 2005 roku. Dopiero generał Nowek go wyrzucił ze struktur polskiego wywiadu. No i takich ludzi jest jeszcze wielu. No, według mojej wiedzy dwóch oficerów wywiadu PRL, którzy szpiegowali papieża, do dziś pracuje w polskim wywiadzie. Więc no to też o czymś świadczy. Okazuje się, że brakuje nam autorytetów do spraw tajnych służb, bo tylko ci czterej panowie się z reguły wszędzie i zawsze pojawiają. No to też oczywiście o czymś świadczy, jasne, że tak. Proszę bardzo, pan tutaj ma pytanie. Proszę Państwa, ja tak się jestem powojennym, znaczy w historii się uczyłem, to w tym czasie sprawa Katynia, to oczywiście była to nauczyciel historii, w ogóle o tym się nie rozmawia i tak dalej, no była negowana. Próba była, że to tam Niemcy, nie Stalin i tak dalej. Wiemy, wybito naszą inteligencję. Ja myślę, gdyby nie był Katyń, nie było Katynia, to byśmy się nie dali tak, jak po wojnie byśmy się dali, bo właśnie to nasze inteligencje wybili. Ja się zastanawiam, jak długo potrwa, żebyśmy się dowiedzieli prawdy o Smoleńsku. Ja się cieszę, że są właśnie ludzie tak jak pan i inni, którzy tą prawdę próbują doszukiwać się. Bo a doszukiwanie się, jak pan wie, bywa niebezpieczne, bo non-stop jakiś sobotni samobójca grasuje, tak, prawda? Tak, się popisuje olbrzymią odwagą, notabene. Ale niemniej ta prawda, nie wiem, podejrzewam, jak według pana to może potrwać, żeby dowiedzieć znaczy, prawdy? Moim zdaniem możliwe to jest tylko wtedy, jeżeli, bo gdzie jest klucz? Gdzie jest klucz, proszę państwa, do Smoleńska? Klucz do Smoleńska, są dwa klucze do Smoleńska. Pierwszy jest w archiwach polskich służb specjalnych, a drugi jest w archiwach amerykańskich, bo Amerykanie mają zdjęcia satelitarne i oni udostępnią je tylko wtedy, jak będą mieli w tym interes, to znaczy potrzebne jest no, jakieś napięcie na linii amerykańsko-rosyjskiej, żeby te zdjęcia dostać i żeby móc je upublicznić. Ja się na razie, na pewno do końca prezydentury Baracka Obamy się nie spodziewam tego. I druga jest też bardzo istotna wiedza na ten temat w polskich służbach specjalnych, natomiast ludzie, którzy tą wiedzę mają, i to nie są szefowie służb, to są ludzie gdzieś niżej w hierarchii, są zakładnikami poniekąd tej wiedzy, no dlatego, że z jednej strony, gdyby zaczęli tą wiedzą się z kimś dzielić, no to mogliby się szybko spotkać z seryjnym samobójcą. Zresztą przykładem tego jest pan generał Petelicki, który, jak państwo wiecie, dwa razy się zastrzelił i oba strzały były śmiertelne, prawda? To tylko tym, który go pobił, to był ten, który w 91 roku współorganizował w Moskwie ten tak zwany pucz Janajewa, bo on się cztery razy zastrzelił i wszystkie cztery strzały były śmiertelne. Generał Petelicki tylko dwa i też oba były śmiertelne. Zresztą zwróćcie Państwo uwagę na komunikaty prasowe, które wtedy padały przed meczem Polska-Czechy. Najpierw mówiono o tym, że
znaleziono dwa ślady po kulach, a potem już mówiono tylko o jednym. Akta są tajne, więc nikt nie ma do nich dostępu. Także nie spodziewam się, proszę Państwa, w najbliższym czasie ujawnienia prawdy. Proszę bardzo. Poczuję, ja też było dla mnie zabawne, bo najpierw sobie strzelił, a potem się wieszą. Barykadował się szafą. Ja słyszałem, że w nocy Amerykanie walczali. Ktoś mi przekazał, koniec tej audycji, że Amerykanie są odpowiedzialni za zamach na naszą delegację, że Kaczyński wszedł w konflikt z interesami gazowymi, że Amerykanie tu się spodziewają jakichś niesamowitych zysków związanych z łupkami, a Kaczyński raczej chciał się oprzeć o gaz. Pamiętajcie Państwo, że po każdym takim wydarzeniu zawsze jest dezinformacja bardzo szeroka. I tak samo było po śmierci papieża. Przepraszam, nie po śmierci, tylko po zamachu. Już sekundkę, zaraz moment. Po zamachu na papieża, kiedy wielu wpływowych autorytetów twierdziło, że to CIA stała za Ali Akczą. W takim samym stopniu CIA stała za rozbiciem tego samolotu. Zresztą paradoksalnie, nie wiem, czy CIA prawdopodobnie wiedziała wcześniej, że dojdzie do zamordowania polskiej delegacji, dlatego że satelity swoje w taki sposób jakby ulokowała, żeby od 9 kwietnia obserwowały to, co się dzieje w Smoleńsku. Wcześniej tych satelit nie było. To też o czymś świadczy. Tutaj Pan chciał zadać pytanie. Proszę bardzo. Ja słyszałem, że gdy chodzi o Czarnobyl, to wcześniej zaobserwowali, to chyba Skandynawowie mieli zdjęcia właśnie, że coś się dzieje, stało się z elektrownią. I myślę, że chyba też powinni mieć jakieś też informacje i zdjęcia, mogą mieszkać też sąsiedzi tu z Europy, nie tylko ze Stanów. Znaczy ja myślę, proszę Państwa, że tak naprawdę sprawa smoleńska poza częścią Polaków nikogo nie interesuje. No taka jest brutalna prawda i trzeba sobie ją powiedzieć. Więc nikt tak naprawdę nie ma interesu, a każdy dobrze wie, że udział w jakiejś międzynarodowej komisji byłby, owocowałby natychmiastowym pogorszeniem relacji z Rosją, a nikt na Zachodzie sobie tego nie życzy już od czasów Woltera, który caryce Katarzyny nazywał, prawda, naszą panią z Petersburga i wielką, jaśnie oświeconą imperatorową. Wszyscy lansują dokładnie ten sam pogląd, że najlepszym ustrojem jest komunizm, a najlepszym socjalizm, a najlepszym sąsiadem jest Rosja. To niestety pokutuje i będzie pokutowało w tych odmóżdżałych europejskich ubach jeszcze przez wiele lat. Guido Westerwelle nie dalej jak 3 czy 4 dni temu potrafił się wyjaśnić, czyli minister spraw zagranicznych Niemiec potrafił powiedzieć, że naszymi sąsiadami są Rosjanie. No przecież to są jego słowa. No to o czymś świadczy. Polski. No więc gdzie my jesteśmy? O czymś to wszystko świadczy. Taki człowiek się nie może mylić. Ale proszę Państwa, ciężko się dziwić, że tak jest. Ja o czymś takim nie mówię. Ale ciężko się dziwić, proszę Państwa, temu, że tak jest. Dzień dobry, Pan Grzegorz przyszedł do nas, nasz współorganizator spotkania. Także trzeba też podkreślić, proszę Państwa, że to, że się dzisiaj mogliśmy tutaj spotkać, to jest duża zasługa Pana Grzegorza. Także myślę, że oklaskami możemy Pana Grzegorza powitać i wdzięcznością za to dzisiejsze spotkanie. Natomiast kończąc jeszcze w kilku słowach, proszę Państwa, no oczywiście z nami się nikt w tym momencie nie liczy, no bo ciężko się liczyć z państwem, które nie dba w ogóle o własne interesy, a polityka, zwłaszcza polityka zagraniczna, to jest brutalna walka o interesy. I ponieważ my, mówiąc kolokwialnie, wszędzie, gdzie możemy, to dajemy dupy, no to nikt się z nami nie liczy. I ciężko się temu tak naprawdę dziwić, no kto się liczy ze słabym frajerem? Nikt. Także jest to sytuacja, optymizmem nie napawa, ale mówię, realia ekonomiczne są jakie są, także myślę, że kilka miesięcy jeszcze ten cały ustrój zbankrutuje i wiele rzeczy się potwierdzi. Proszę Państwa, ja muszę być o 19 w Bytowie, także zachęcam Państwa do zakupu książek, dedykacji. Kto chce dostać, to od razu dostaje. Także dziękuję serdecznie za dzisiejszą wizytę, za dzisiejsze spotkanie. No i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. No chyba tak, bo chcemy więcej Panu powiedzieć. Dobrze. No, zachęcam serdecznie do zakupu. 30 zł za Smoleńsk, 40 za papieża, 25 na Marzotanko i 35 na
autora tych książek udało nam się ściągnąć poprzez kontakty z Gazetą Polską, gdyż pan Szumowski jest związany też właśnie z tym i wydawnictwem, i z tą gazetą, i dlatego współpracują poprzez nasze dobre układy, że tak powiem, znajomości. Po pewnych rozmowach doszliśmy do wniosku, że warto takie spotkanie w Kościerzynie tutaj zorganizować, ażeby społeczeństwo naszego miasta również mogło zasięgnąć informacji z pierwszej ręki od pana Leszka, który rzeczywiście bardzo zagłębił się w sprawy Smoleńska i nie tylko, także rzeczywiście jest to bardzo ciekawa postać i myślę, że warto będzie zorganizować przynajmniej jeszcze jedno spotkanie, ażeby więcej mieszkańców mogło z nim porozmawiać, uzyskać informacje tych, których na co dzień niestety nie uzyskujemy w naszych mediach, o nich w ogóle się nie mówi. Są one zawarte w tych książkach, także zapraszam mieszkańców Kościerzyny na następne spotkanie z autorem tych książek. Jeżeli spotkania są dobrze zorganizowane, to zdarzało się mi takie spotkania, gdzie przychodziło po kilkaset osób. Rekordowe było w Łodzi, gdzie miałem prawie 1000 osób na spotkaniu. Widać, że tematyka smoleńska wciąż jest interesująca, że wielu ludzi domaga się prawdy, walczy o tą prawdę, że zainteresowanie społeczeństwa tą sprawą jest bardzo duże. W jaki sposób powstała myśl zapisania tych książek? Tak jak każdy z nas, 10 kwietnia rano dowiedziałem się o tym, co wydarzyło się w Smoleńsku i od samego początku nie chciałem uwierzyć w tą tak zwaną wersję oficjalną, w związku z czym zacząłem szukać odpowiedzi na dręczące mnie pytania. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu układałem sobie puzzle tej układanki i tak zrodziła się książka. Uważam, że na pewno nie zostanie cała prawda podana do publicznej wiadomości w ciągu najbliższych kilku lat, gdyż nikt nie jest tym zainteresowany. Nie sądzę, aby powstała komisja międzynarodowa, gdyż żadne państwo nie ma interesu w tym, żeby uczestniczyć w takiej komisji i pośrednio narażać się rządowi rosyjskiemu. Inspektor na Wybrzeżu, na Pomorzu. Gdzie jeszcze pan będzie gościł ze swoją książką? Będę w Bytowie, będę w Chojnicach, będę w Czersku, będę w Słupsku, będę w Lęborku. Wszystkich, którzy się interesują tematyką smoleńską, serdecznie zapraszam.